Siema! Z tej strony Fiflakfar! Jak grzymo co nagrywasz, to nagrywa każdą pierdołę, żeby jaki odcinek zrobić, nie? Dzisiaj wyciepiemy trochę słomy ze stodoły i poprzywozimy bliżej chlewa, bo od jutra idą roztopy. A co? A nie chcemy łąki niszczyć, bo to potem nie idzie wozić, bo kolejny zaraz traktor narobi i całą trowę zmarzy. Więc trochę sobie poprzewożę bliżej. No i tyle. Już słychać jak cupka z dachu. Siana nam ubyło. Trochę my się pozbyli. No ale co zrobić? Kiszonka z kukurydzy doszła. Siana my narobili. I na za dużo by było. A po co to trzymać? A fajne sianko. Pierwszej trawy było. Tylko nie jakieś zbite, bo się bałem, że się zaparzy, bo nie było do końca takie pewne, że jest suche. Tu mamy słomę, jak to mówią, na gumnach i po prostu. Jedna poszła. Miałem pompę wtyskową nagrać, jak wyjmuję, ale zmachałem się. No ale nie było kiedy. Muszę się tego chycić w końcu. To będzie coś ciekawszego. A tak, to czekamy na wiosnę. Czekamy na wiosnę i będzie radośnie. A na razie takie pierdołki chociaż ponagrywam, żeby ten kanał jakkolwiek funkcjonował. Ciepiemy dalej. No i mamy. Starszy, kapkę z dachu kapie, ale jak jest śnieg, to zimie jeszcze po śniegu będzie zmarznięta, więc spokojnie można wozić. Nie będę zapinał chwytaka, bo to więcej przepinania niż tej roboty. Po jednej śmignę teraz tym krokodylem i też będzie dobre. Co nie? No właśnie. Też się mi tak wydaje. Tak, tutaj rozebrana przepracarka, czeko na swój moment, zardzegały pług. No, bym wiedział, że nie będę orał, to bym sobie go chociaż podkładówką pomalował. Teraz to już pies pogrzebany. Może jak się ociepli, to przylecę podkładówką, bo pieron wie, kiedy go użyjemy, ale sprzedać go na pewno nie sprzedamy. Niech se zostanie. Pług zawsze musi być w gospodarstwie. No. I tak ten sprzęt tutaj wygląda. Idziemy po ręboczkę.
No i tyle. Możecie mi powiedzieć, czy nagrywasz w ogóle takie pierdoły jak wożenie słomy ze stodoły? Czy lepiej wziąć i jak już będzie jakaś naprawa, czy jakaś konkretniejsza robota, to nagrywać odcinek, czy takie krótkie odcinki też chcecie oglądać? To już tam napiszcie w komentarzach. Jak chcecie takie pierdołki, to postaram się, żeby były te filmy co weekend. Jak chcecie konkretniejsze odcinki, no to będą rzadziej, no ale już z konkretnej roboty. Tyle z mojej strony dzisiaj. Słomkę przywieźliśmy. Tu już i tak je błoto. Tu jak zejdzie śnieg, to je błoto, to tu będziemy brodzić, a tam za stodołą jest ładna łąka. Szkoda jeździć jak jest odwilż, bo zniszczymy. No. Co idzie, to pod wiatami trzymamy. Ale jak to go dają, wiatr zawsze za mało. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, może już dobiliśmy do 3000 subskrypcji, bo jest piątek, a brakowało 12, więc może mamy jakiś nowy sukces. Na razie, cześć.